kotek znalazł kotka. Zobaczcie, Ewelina jest niemożliwa. Figurkę kotka znalazła. I to w miejscu przeszukanym. Ty to dzisiaj masz swój dzień. Ferta mam. Mosiężny jest, ciężki, natomiast nie jest to na pewno srebro. No, natomiast jest to o tyle ciekawe znalezisko, że koty to szczęście czy nieszczęście? Nie wiem. Jak przelatują czarne, to nieszczęście. Ale ten jest czarny, ale z brudu. O Jezu, ja go znalazłam, to jest szczęście. Otto. Miu. I nasz kolejny wspólny wypad na poszukiwania. I to mi się bardzo podoba. Mnie też. Dostaliśmy informację od zaprzyjaźnionego właściciela gruntu, że jest skoszona łąka i wybraliśmy się pokopać. Skarbę monetkę mam. Monetkę masz? Ale... Czy to jest coś warciara? Jakiś piątek. To masz 5 feningów. Juhu! Wojennych. Twoja pierwsza monetka w tym roku na polu. Dokładnie. Ty tak nie trzy, bo orła na tej monecie wytrzesz. Nie tam. No co, jest orzeł? Jest. Juhu! Ty to potrafisz się ustawić. Pierwszy sygnał i od razu moneta. Ale co to? Klamra jakaś. Co to jest? Nie wiem, jakaś klamra. Nie wiem, czy to klamra, czy nie, ale to jest mosiądz. Coś ciężkiego. Coś ciężkiego. Złomowe historie, ciąg dalszy. Nie zmieści się do naszego pudełka. Ale to ciężkie. Do kieszeni, no ciężkie, ciężkie. Włożył do swojej torby, bo nie wziąłem. Ciekawe, od czego to jest. Nie mam pojęcia, zobacz, bo brakuje tych elementów końcowych. Z dwóch stron. Nie? Pogrzebiemy w necie, może się dowiemy. No pewno. Proszę bardzo. Kuleczka od muszkietu. Niewielka, ołowiana. Ciężka. Na szczęście. Może być. Ale mam ręce czarne. Zobaczcie, jakie dzisiaj mam szczęście. Żebym je widział, to bym nie uwierzył. Monetka, ale zobaczymy, co to. Zrobimy mały spad dla tej monety. Nie widać, ciężko jeszcze. Boczki się świecą. Boczki się świecą. Oczyścimy i wtedy będzie widać lepiej. Niemieckie. Czułeś? Czułem. Czułem. Niemieckie. To moje. Nie oddam ci. Do pudełeczka naszego włóżka. To już w tym pudełku stado ci się powiększa, bo to jest twoja druga moneta. Oby tak dalej. Chodź, coś zobaczysz. Pokazuj szybko. No to jest co? To jest to, co ci mówiłem, że tutaj możemy znaleźć. Tak? Pokaż. No, zobacz tu. Patrz. Serio? No. Zobacz, co to jest. Przeczytaj, co tam jest napisane. Po niemiecku. No po niemiecku, przeczytaj. GR. GR. Brunau. Brunau. Mhm. Wiesz, co to jest? No nie wiem, mów mi szybko. Żeton majątku Bronowo. To jest coś, co tutaj występuje. I przyjechaliśmy między innymi tego tu szukać. Ja też to znajdę. Pokaż, ja pokażę naszym widzom, jak te żetony wyglądają. Tak zwany taki pieniądz ala zastępczy. Nie zazdraszczaj mi. Ja też znalazłam dwie. I zaraz znajdę kolejne. Chwal się trzecim feningiem, którym znalazłaś. Proszę bardzo, jeden. Pokaż do kamery. Fening, widać? Jest jedynka. A pokaż mi tutaj do kamery. A co to za kółeczko? Komuś się oderwało. Czego, ale to jest co? Czy ten? Nie, nie jest, nie ma na dole dziurek. Nie. Jakiś... Od karabinczyka? Co ja gadam od karabinczyka? Jakieś kółko, jakiś sznurek pewnie przechodził i się kręciło. Powiedzmy. Nie wziąłem torby z plecaka. Kilogram z tego z plecaka, z auta.
Oddaj mi tą monetę. Najpierw zobaczcie tą radość, a za chwilę wam pokażę, co... Moja dobra pasta wciąż zrobiła trwa. Ewelina. Patrzcie. Pyk. Kolejna moneta. Widać jakiś herb. No oczywiście starsza, 16-17 wieczna moneta, natomiast ciężka do identyfikacji. Ale się ładnie prezentuje. I z podglądujesz dziurką. No z dziurką, bo ktoś miał to pewnie jako medalion. Te dziurki. Gratuluję, oddaję ci. Powodzenia życzę. Dziękuję, schowasz do naszego pudełeczka? Schowam. Do naszej kolekcji. Ale trawa. No trawa, takie pole trawiaste. Ale tu chociaż mięciutko. Może i ty swojego żetona teraz ustrzelisz. Jest głębiej, wiesz? Kop, Ewelina, kop. Siedź tam, on na mnie czeka. Czeka na ciebie ten on jedyny żetonik, który jest w ziemi. Ale ty to zawzięcie robisz. Zawsze takie doły wielkie robię. Emocje rosną. Potęgujesz tutaj napięcie. Nie, to jest ziemia. Gdzieś czemu? Bliżej twojej strony, gdzieś tutaj. Pasta do zębów. Pokopaliśmy trochę, miło spędziliśmy czas, natomiast trzeba się zbierać do domu. No dzisiaj był dzień Eweliny, miała farta, trafiła kilka monetek, no ja oczywiście jeden żeton. Zebraliśmy też sporo złomu, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo. I co? I śmigamy do domu. W ogóle zapomniałem ci powiedzieć, że dzisiaj miałem telefon od kolegi. Mówi, że wędkarze wyciągnęli armatę z naszego jeziora i leży ona na alejce. Z tymi armatami, z tymi formacjami to jest tak, że w każdym jeziorze jest czołg i zatopiony statek. No ale podjedziemy, sprawdzimy to, żeby mieć to odhaczone. Bo czasami w każdej plotce jest jakaś tam prawda. Rzekomo to widział i to leży na alejce we wskazanym miejscu z drugiej strony jeziora. To może faktycznie będzie armata? Jo, armata. Jak wędkarze wyciągnęli armatę, która waży kilka ton. No ale pojedziemy, zobaczymy. Kochanie, chyba po tych poszukiwaniach to zasłużyliśmy na dobry obiad. Najpierw musisz posmakować, żeby powiedzieć, czy jest dobry. A powiedz, co ugotowałaś na ten obiad, a ja pokażę. Ziemniaczki z koperkiem, jajeczko sadzone, wątróbeczka z cebulką, no i fasolka szparagowa z marcheweczką na masełku. Wątróby dla mnie wykręci. Czapciu? Się opamiętasz. Co ty mówisz? My ciebie nie będziemy nagrywać. Tylko spróbuj wykręcić dla mnie. Jesteś niegrzeczny. Tak wygląda wątróbeczka, specjalnie dla mnie, którą uwielbiam, z cebulką. Fasolka szparagowa z naszego straganu, zielona i żółta. I danie główne, ziemniaczki i jajeczko sadzone. A jak to ładnie pachnie, o jest. Jak smakuje. Jak tu cię nie kochać za takie rzeczy. I fasolka szparagowa, podsmażana. Na bułce tartej. I to jest moje papu po ciężkich wspólnych poszukiwaniach. A to jest naprawdę dobre. Ja nie kłamię. Cieszę się, że ci smakuje. To bardzo. Nie wątróbkę to tylko ty i ja lubię, bo reszta tu nawet nie ruszy. A jaki mamy w ogóle plan na dalszy dzień dnia po obiedzie? Pojedziemy z Oliwią na konie. Mhm. Dzisiaj ma jazdę. Może uda nam się nagrać coś z tego wyjazdu. A jutro chyba pojedziemy po
to noszą armatkę. W cudzysłowie. Zobaczymy, co to w ogóle jest. To dzisiaj Oliwia będzie miała swój trening jazdy konnej. Oliwia sporadycznie z nami występuje, ale teraz chciała się częściej pokazywać w filmikach, no i też ujawnić się wraz ze swoją pasją, czyli z jazdą konną. Akurat będzie pojawiała się w naszych filmikach wtedy, kiedy oczywiście znajdzie czas, bo ona nigdy nie ma czasu. Jak to z młodzieżą bywa? Zawsze zajęta. Siedzi w komputerze i w telefonach. Hania, dlaczego nie powiedzieliście o mnie? Tylko pogniewana. Bo Hania, ty już byłaś w filmach i wszyscy cię znają. Hania też z nami jedzie, ale coś jest nerwowa, bo nie zwróciliśmy na nią uwagi. Jest i Hania z nami, zobaczcie, jest i Hania. Nie wzięliśmy jej. Za chwilę rozpocznie się jazda Oliwki. Bardzo jest zafascynowana konikami. A tu Hanulka pogniewana, bo dzisiaj niestety nie może pojeździć. Pomachaj mamusi! Pomachaj mamusi! Jak widzicie, u nas się nigdy nie nudzi. Mama dumna z Oliwi? Bardzo. Że jeździ na koniku. Będziesz dumna jak spadnę. Nie spadnę. Ja ci zaraz spadnę. Będzie duma. No. Jak ci się jeździ, Oliwia? Dobrze, jest strasznie wygodna. Wygodna? No. To się cię. Zobacz, Hania, Oliwia nadjeżdża. Hej. Szczęściara, jeździ na koniu. No. Tu rodzice sugerują, że może jakiś upadek nagrają. Jedź. Ole, wysoko. Pięknie jeździłaś. Kilka słów, jak wrażenia? Super, naprawdę polubiłam tego konia. Pierwszy raz na niej jeździłam. Zobacz, to są efekty dobrej pracy na pysku. Że pieni się. Są pieni efekty się, dobrej pracy, że pieni z ręką. Się, tak? Tak. A, widzisz. Dumni jesteśmy z siebie, pięknie jeździłaś. Też jestem z siebie dumna. Mamunia, też z ciebie dumna. Dawaj kasę! O Jezu, nie strzelaj tylko. Nie strzelaj. Oddam kasę, proszę. Masz kasę. Dobra, ale się. Zadowolona? Tak. Taki widok o godzinie 22:43 dokładnie. Zamiast mi tu Ewelinka wchodzić do łóżka i zasypiać, to się zajmuje przeglądaniem monet i czyszczeniem swojego kociaka. Miu? Prawdę mówiąc, to według mnie, oprócz tych monet i żetonu, to ten kociak jest jedną z lepszych znajdek, także jeszcze raz ci gratuluję. Dziękuję. Doczyszczaj tą znajdkę i kładź się do wyrka, a nie buszujesz po nocach, doczytując, co to jest. Skąd nie. To jest, po co to jest. No jeszcze troszkę. Ten mój kotek, który tak najbardziej mnie cieszy z tych moich, z tych naszych wykopków, stanie na honorowym miejscu. Zaraz wam pokażę, gdzie. I kotka, którego znalazłam, z którego jestem bardzo dumna, stawiam na honorowe miejsce w naszym domku, między naszymi trzema aniołkami. Kocie, dobrze trafiłeś do naszego domu. Miu, miu. Czy to kiedy jedziemy w tą armatę? Za godzinkę, Hania. Mama przyjdzie z miasta, przybierzemy się i śmigamy. Aha. Jedziesz z nami też? Tak, ale jak to się jedziemy na słodzie? No to weźmiemy też Tosię. Dobra, już? Już. To tu trzeba... Możesz wyłączyć, już skończyliśmy. No. Najlepsza brygada do zadań specjalnych. Tosia przodem, Hania i Ewelina. Nie ma rzeczy niemożliwych. Dla nas nie ma. Jest i ona. Armata wyciągnięta przez wędkarzy. Zabieramy to.
ze sobą. Tylko trzeba to logistycznie rozpracować i zobaczymy, czy to w ogóle wejdzie nam do busa. No to oczywiście na plac zabaw. Bo ktoś się nie myślał, że ta karma tak wystrzela. Czy na złom? Odnawiamy to, czy to na złom bierzemy? Ty to masz powera. Nie jest armata. Na działkę, ty to masz powera. Zostawimy ci. Chcesz? To po co ja z tobą przyjechałem? Myślałem się, że do czegoś tu przydam. Zobacz. Walejemy lewisko. Armata. No jak ale nie wygląda armata? Na Hania, to jest 40 kilo złomu, kochana. Taki złom! No złom, zostaw to. Ale wiedziałem, że tak będzie. Miała to być armata utopiona w jeziorze Suskim, natomiast jest to rakieta i to jeszcze z placu zabaw. Nawet w tym wszystkim szybko się Hania połapała, no ale już tak niech będzie, niech zostanie to jako nasza armata. Najważniejsze, że była informacja, przyjechaliśmy i to jest, nie? Bokiem, raz. Tak sobie niesiesz tą armatkę i co sobie myślisz? Co sobie myślę, jak my to włożymy do busa? O właśnie, jak my to włożymy do busa. Wbrew pozorom nie jest to takie lekkie, a do busa mamy jeszcze, zobaczcie, ze 100 metrów. Jeszcze kawałek przez najgorszą trawę, tam gdzie są dwa skrońce i kleszcze. Za skrońce i kleszcze, no wiesz? Wszędzie są. Pokażę wam moją siłę. O! Ale ty masz siłę, no jeszcze raz. Nasz pomocnik Hania, na nią zawsze można liczyć. Jak coś nie popsuje, to już nasz sukces. Będziesz teraz poturgać. Poturgać? Poturgaj to. Będzie się turlać. Weź mu do jeziora wpadnie. Do jeziora to wpadnie. Najlepsza brygada w mieście dźwiga złom. Ale co? Co się nie robi dla kariery i dla pieniędzy? Praktycznie wszystko. Ale my to robimy oczywiście dla zabawy. Żeby nie było. Prawda, kochanie? Dajesz radę? Zawsze. Bo ja już nie. Jeszcze kawałek. Teraz największe wyzwanie logistyczne, no bo przecież to musi wszystko nam się zmieścić w samochodzie. A to ma swoje jednak gabaryty. Armata zapakowana, ktoś musi ją asekurować. Niestety nie mogliśmy zamknąć drzwi i muszę ją trzymać. Idzie dobrze. Ten kawałek to ją przywieziemy. Jak tam, kochanie, dajesz radę z tyłu? Z tą małą armatką? Oczywiście, że tak. Jedną nogą trzymam drzwi, a ręką trzymam armatę. To się nazywa poświęcenie. Armatkowe poświęcenie. Już jesteśmy, Tosia, na miejscu. Ania, jak się czujesz? Dobrze? Dobrze. Dałaś radę? Przewiało mnie, jak zimno mi było. Zaraz się będę ogrzewał. Tośka wyskoczy. Tosia. Siadaj. Trzymaj ją. Voila. Ale ma spodnie. Zaczekaj. Czekaj, bo tam się zaklinowała. Jeszcze pokuć. Czyli to u góry, a to na dół. Pchnij to, weź palce. Nie ma do przodu. No i to teraz wsadzić trzeba. Co wsadzić? Pyk! Misja zakończona z sukcesem. Orzeł wylądował. Jeszcze raz.
Dzisiaj Hania ma trudny dzień, ciężko z nią cokolwiek nagrać. Chimerzy. Wszyscy mają ciężko, bo jest upał. Także mamy ciężko, natomiast przyszliśmy tutaj konkretnie dograć scenkę w sklepie. Może uda ją się doprowadzić do końca, także Wam zaprezentujemy. Najpierw daje nam rysunki do powieszenia, a teraz już nie podoba jej się to i zabiera. Jak widzicie, praca z dziećmi nie jest prosta. Pewnie zadziała to na Hanie. Kolowy lizak. Hania, masz. Hania. Kolejny rysunek trafia na ścianę. Tym razem pomaga mi Ewelinka. Hania się wpatruje w oczekiwaniu na... lizaka. Na lizaka. Ale będzie taka niegrzeczna i dostanie wcale. Taram. Taram. I kolejny rysuneczek trafia na radosną ścianę twórczą. Coraz więcej wypełnia rysunków. Mogłeś tak jeden przy drugim, bo miejsca zabraknie. Wypełni się po środku, może będą mniejsze obrazki. Także zachęcam Was, żebyście podsyłali nam do sklepu obrazki. Będziemy je wieszać tutaj obok rysunków Hani lub w innych też miejscach. Oczywiście tematyka dowolna, bo ktoś tam nawet podpytywał. Tak, dowolna. O to chodzi, żeby to wszystko żyło, żeby nie było takie jałowe. Znaczy w sensie ta ścianka i ten sklep też, żeby był radosną twórczością między innymi dzieci. Jeżeli chodzi o wyniki sportowe, nie mam na razie czym się pochwalić. Zawsze pod górkę. Zobaczcie, co stało się tym razem. Zobacz, Hania, jak mi popękała opona. Tutaj, zobacz. To nie jest pęknięcie, to ci. A co to jest? No zobacz. Skórka ci się zdarła. Skórka mi się zdarła? Marzy się powietrze. No ale zobacz, jak tu jest pęknięte. Krzysztof. Doki, to jaki to. I co teraz trzeba zrobić? Krzysztof, to skórka jest zaranięta. No. To tylko skórka. No widzicie, to jest tylko skórka. I można jeździć, tak? Tak. I tutaj jeszcze zobacz. Tu też mi skórka. To tylko skórka. To nic więcej, to tylko skórka, nie? A zobacz, jak koło chodzi. Jaki luz ma, zobacz. Nie, bo to z obszarem. Mamy godzinę 22:29. Jest sobota. Kończę skład filmu, który ma pojawić się właśnie jutro, w niedzielę, żebyście sobie obejrzeli nasz nowy odcinek. Ewelinka i Hania już zasnęły. Ewelinka przechorowała dosyć mocno. Jest kontuzjowana. W następnym odcinku opowiemy, co się wydarzyło. Natomiast Hania, jak to Hania, wzięła telefon i myk, pyk, bajeczki i zasnęła. Chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że obejrzeliście ten filmik do końca w imieniu swoim i Ewelinki. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i napiszcie jakiś komentarz. Pomoże nam to oczywiście w zasięgu, a dodatkowo nas to też zmotywuje. Do zobaczenia, dobranoc w następnym odcinku.